Witamy na finałowym odcinku drugiej serii Tramlaga. Aktualny rozkład dzielnic widzicie na ekranach. Jagoda i Jerzy wracają ze Starołęki, Wojtek i Ignacy podróżują na północ wschodnim brzegiem Warty, a ja i Mikołaj szukamy żabek na Starym Mieście. Mamy tutaj fontannę, piękny park i szukamy żabek. Generalnie jest ich bardzo dużo, w Poznaniu ponad 300. Tam jest jedna zaraz. A gdzie? Tam koło tego. Tam koło tego, dokładnie, za zakrętem. Idziemy na obiad. Idziemy na obiad. Trudno tą kamerę wykadrować, jak mamy tylko dwie osoby. Jemy, też jak mówiliśmy wcześniej, jemy obiad na Grunwaldzie. W międzyczasie Wojtek i Ignacy napisali do nas, czy nie chcemy atakować... Czerwonych. I chcieli się z nami handlować, ale chyba nie przystajemy na tę propozycję. Mamy sobie tutaj żabkę numer jeden. Kupimy sobie raczej kolę. Czy ja sobie kupię kolę. A potem będziemy po prostu wchodzili, wychodzili. Żabka 1. Żabka 2. Patrząc na tempo czerwonych, odkaczają żabki na Starym Mieście. Co daje nam więcej czasu, żeby zdobyć ostrów Tumski, tak, który jest mocną kartą targową, no bo... Tak. Czerwoni prawdopodobnie będą chcieli ostrów Tumski, więc tak. Chcemy go im odebrać w razie strzelaniny. Oni wezmą nam ostrów Tumski, a my weźmiemy im północ. Tak. Żabka 3. Żabka 4. Mogą chcieć rataje, mogą chcieć rzekrze hartowo. A to musieliby odbić swoim ostatnim obiadkiem albo strzelaniną ogrody. Żabka 5. Jesteś. Żabka 6. Ostrów Tumski jest nasz, jak tylko dotrzemy, nie wiem, do mostku starczy, czy myślisz gdzieś dalej? Dobra, to tu ptamy. Ej, pokrzywy. No, a to wygląda jak w sumie koniec trasy. Chcemy iść tam dalej? Nie, to moim zdaniem dotarliśmy do mostu. To brzmi jak zadanie wykonane. Ostrów Tumski jest nasz. Żabka 7. Żabka. No to pójdziemy zaraz. Nie liczy się na zaraz, to się nie liczy. Czerwoni jeszcze są. Jesteśmy na końcu pewnie gdzie. Został mało. Jest już prawie 17. Wtedy są tylko do 17.30. Jak nie zostaniemy teraz, możemy nie zdążyć. Żabka. Masz jeszcze lokalizację? A to tylko kameruje. No, chodźmy. Masz ich? Pewnie będzie się jak to tutaj.
Ale ostrzelił, trafił, koniec. Złapali nas właśnie pistoletem. Mieliśmy plan spokojnie dojść na autobus i poddać się z centrum, ale wygląda na to... Dobra. Poddajemy się z centrum i jedziemy na wszelki wypadek panoramowicę. Mam jeszcze obiad do wykorzystania. Oddaliśmy niestety nas kieksi w Smachowice. Oddaliśmy kieksi w Smachowice. Ale... No, to znaczy, że... Ale czy oni się wyrobią dwa obiady tam gdzieś? Oni się nie wyrobią, bo obiadów nie ma szans. A co ile jeżdżą? Ale tak chwilę? Co ile? No dobra. Ale... Czy ja wcisnę teraz obiad? Nie, wiesz co, nie, zostawmy to na inną dzielnicę. Jak my zjemy, to jest szansa, że oni potem zjedzą od razu, więc idziemy po prostu do tej Naramowicy. No gdzieś indziej wtedy nie zdążą. Albo na Łapicy. No. Dobra. Dobra, teraz musimy się jak najszybciej dostać do King Crossa. Zjemy coś, bo musimy odzyskać tą dzielnicę. A tak. Później godzina na dotarcie do Strzyszyna i będziemy mieli siódemkę. Paskudy mnie postrzeliły. Będą mieli więcej, ale... Tak. Paskudy mnie postrzeliły w ramię i zabrały ławicę. Ale mam jeszcze... No, jeszcze dosyć czasu, żeby ją odzyskać obiadkiem. I mamy nadal dwa obiadki, tylko że już ich nie zdążymy w sumie wykorzystać. Ważne, że mamy Smochowice i mamy kieksz. To nam daje kawał linii. Tylko musimy odzyskać ławicę, a później tak. Do Strzeszyn, a później bo warto będziemy mieli siódemkę. Tak, i w Strzeszynie dokończymy bardzo fajną linię, na to mamy jeszcze chwilę czasu. Na razie musimy zdążyć dużo będą mieli przed deadline'em obiadowym. Mam nadzieję, że będą ze sobą jeszcze się rozbić, żeby nie zyskać. Oby. No ciekawe, co robią niebiescy. Zastanawialiśmy się, czy to jest Grunwald, bo ludzie w Żabce w to wątpili, ale tutaj widać jest. Tutaj jest, a to po jest tej stronie wierzy. Ulicy już jest Grunwald. I to jestem ja z moim ciepłym posiłkiem, z wrapem, którego kupiłem w Żabce. Największa tragedia tego wypadu do Żabki było, że nie było wegetariańskich rzeczy. Tak, więc wobec tego jagoda jest głodna. Ja głoduję. Wobec czego jakby teraz pojedziemy... Czekaj, tylko wtedy jeszcze jakby... Zaraz, wobec czego zaraz pojedziemy na inną dzielnicę, prawdopodobnie Sołacz, żeby coś jagoda zjadła i jednocześnie odbijemy Sołacz. No to jest więc plan. To jest plan. Jeśli nam się uda. Więc... Żaromskiego. Wsiedliśmy z tramwaju, który jechał... Skąd my tu przyjechaliśmy w sumie? Aha, ze Starego Rynku. A tak, 7 minut do autobusu, jest lekko opóźnione, ale powinniśmy nadal zdążyć obiad przed deadline'em. Deadline na 17.30, jest 16.52, musimy jeszcze dostać się do King Crossa i coś zamówić. Będzie nas styk, ale powinniśmy zdążyć przed tą 17.30. Jeszcze z 50 minut będziemy mieli. Pewnie tylko co robi ta niebieska drużyna nieszczęsna, bo oni tam się właśnie kręcą w okolicach Grunwaldu, Łazarza, podejrzanie blisko. Żeby tylko nie mam zabierać. Tak by było. No co, Strzeszyny? Jeszcze nie będzie w koniec światu. Zostaniesz tylko broni tego, co nasze. Dobra. Na razie czekamy. Wysiedliśmy jednak na Wilczaku. Stwierdziliśmy, że lepiej jest ukraść im jakąś dzielnicę niż... Na Ramowice za dużo. Bo na Ramowice to jest 15 minut po estakadę i 15 z powrotem na piechotę. I to byłoby bardzo sketchy, więc liczymy, że z Wilczaka znajdzie się dobry tramwaj, żeby w miarę szybko dojechać na Górczyn. A to na godzinę po. Tam zjeść obiad, a potem po prostu się ścigać na strzelanie. Tylko muszą nam zacząć udostępniać lokalizację. Jak my im zjemy Górczyn, no. To my znowu będziemy mieli lokalizację, będziemy mieli najbliższą linię, nie? No tak. No wiesz co, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Trzeba będzie znaleźć wszystkich prawdziwych. No. Wracamy się praktycznie tam, gdzie byliśmy właśnie. O, jesteśmy właśnie przed dwójeczką. To było moje liceum i w sumie Franka i w sumie większość ludzi tutaj, no. I... W sumie oni teraz mają normalnie dzień nauki, prawda? Jakby... No czekaj, nie przepraszam, jest sobota. A i ogólnie w sensie plan jest teraz taki. Zjedliśmy obiad na Grunwaldzie, jedziemy na obiad, zjeść obiad na Jeżyce. W sensie do kolejnej Żabki. Tak, jest potrzebny, bo niestety w Żabce na Grunwaldzie nie było wegańskiego nic, więc jagoda jest głodna. A
Jak zjemy na Jeżycach, to mamy bardzo fajną linię. Pytanie tylko, czy będą próbowali nam odebrać Grunwald. Oni się tak chodzą między sobą. Tak, oni teraz na razie walczą i są zajęci sobą. Trzeba w każdym razie na Jeżycach się strzec i potem jest plan taki. Czekamy na Strzeszyn, zajmujemy Budomel, a potem chowamy się w lesie albo w forcie. Pizza jest daniem obiadowym, więc zrobimy ją sobie tutaj, a zjemy ją na Górczynie. Co będzie z jedzeniem obiadu na Górczynie, który sobie ukradniemy? Mamy 8 minut do naszego najbliższego tramwaju, więc troszkę nas tyka. Tramwaj jest za 4 minuty, mniej więcej z 2 minuty się biegnie na przystanek. Żeby przypomnieć, zamawiamy tutaj obiad, który zjemy na Górczynie, żeby go zająć. Ale chyba już jest. Udało nam się przebiec. Więc to znaczy, że raczej udałem się na 8. Pani nie jest. Jest gorące, parzy mi rękę. Co sprawia, że jest to legitne danie obiadowe, które zjem sobie na Górczynie. A co, z ogrodu sobie? Tak, z ogrodu biegniemy do Kinkosa. Ambitnie. Autobus jest spóźniony 10 minut. Tak. I to znaczy, że możemy nie zdążyć zjeść obiadu, a to byłoby no... Bardzo złe. Bardzo złe. Więc czeka nas bieg z ogrodu do Kinkosa. Na to wygląda. Nie powiem, że był jak szczególnie zachwycony tym obrotem spraw. Ale no, może możemy nie mieć za bardzo wyjścia. Zobaczymy jeszcze, czy ten autobus może jakimś cudem nie przyspieszy trochę, ale... W Grunwaldzie tam strasznie dużo jest kibiców Lecha. I w sensie wychodzi na to, że czy Lech gra jakiś mecz dziś? Pozdrawiałbym bardzo tych, którzy by chcieli przyjść w tym momencie pod stadion i krzyczeć coś przeciwko Lechowi. No nie wiem, jak w sensie innemu by się udało. No to było jeszcze przed meczem, więc pewnie wtedy jeszcze tak. Okej. Okay. Dobra, życie jest piękne, mamy 191, która nie jest aż tak dramatycznie opóźniona. A pójdziemy 191 i podbiegniemy ten ostatni kawałeczek. Może nie umrę, potem obiadek. Nie mogę troszkę obiadku. Może być. Taka, jaka fajna. Jedzie nasza 8. On tutaj na razie stoi, ale zdążyliśmy po prostu na Górczyn, sprawdzę granicę. I ale się zdziwią wszyscy. Ciekawe, co oni teraz robią. Jesteśmy właśnie w knajpie na Sołaczu. Tak, na Sołaczu, pierwszej knajpie, którą znaleźliśmy. Więc mówiliśmy tam pince, to jest taka pizza, ale inna. Inna. Tak jakaś lepsza, zdrowsza i w ogóle bardziej sycąca, więc zobaczymy, co to będzie. No i na razie tutaj będziemy, więc nas nie mogą złapać, mamy chwilę spokoju. Na razie mamy najwięcej dzielnic, tak? To jest niesamowite. W sensie, jeżeli będziemy Sołacz, to potem jeszcze Strzeszyn, to będziemy mieli bardzo długą linię. No jak nam niczego nie zjedzą, to będzie pięknie. Mamy w sensie czas na analizę, co mogą nam przeciąć ewentualnie i jakie są zagrożenia. Potem ewentualnie będziemy się z nimi strzelać. Jesteśmy w bardzo korzystnej sytuacji, dlatego że oni biją się z sobą nawzajem, a my na razie jesteśmy sobie... Myślę, że już się nie biją nawzajem, myślę, że już się zorientowali, że trzeba nas gonić. Jak się nie zorientowali, to cóż, to jest strata. 20 minut na zjedzenie dwóch obiadów i przebiegnięcie między... O, na ile to jest wykonane? Jeszcze spróbuję Thai Express do... Nie do mojej lokalizacji, tylko do McDonald's King Cross. To będzie chyba ten. Bułgarska, Polska. Przestań. Nie zarobię szansę. Jesteśmy bezpiecznie w 8. Teraz musimy tylko poczekać, aż będzie można zjeść to ten pizza rap. Pizza ewidentnie danie obiadowe, niech się nikt z tym nie kłóci. Staniemy niebieskim linię całą. Tam mamy 15 minut, żeby dobiec do King Crossa i zjeść coś w King Crossie. To będzie... Ale będzie sprinty. Ale jak się uda, będziemy mieli 6, czerwoni 4, a niebiescy 2 XD. Wygramy to. Niebiescy będą na linię na pół, a nie aż tak długo. Dokładnie, będę malutki. Ryzykiwek. Doszliśmy do wniosku, że jeżeli zieloni zjedzą ławicę, my zjemy Górczyna, oni nam zjedzą Sołacz, to zieloni wygrywają. No, ale wtedy my będziemy w miarę w okolicy i będziemy mogli do nich może podjechać autobusem. Wtedy oni będą udostępniali swoją lokalizację. Dobra, nom, szybkie pipe tutaj. Każdy po kęsie. No, pa. Dobra, pakujemy to i do plecaka. Dobra, mamy to. Grunwald jest na... To już w sensie jesteśmy. Dali nam rzeczy. Dali nam jedzenie. Mamy 10 minut, żeby jeść, więc w sumie... jedzenie, ale w sensie są dwa osoby dania, więc jeśli wszyscy powinniśmy będą zjeść 10 minut, to jest ciepły posiłek. No, więc zabieramy Sołacz tak w smaczny sposób, tylko oni nam zabrali Grunwald.
Tak sobie tutaj siedzimy, nagle przychodzi SMS, Grunwald, co prawda. No i to jest problem, trzeba będzie coś z tym zrobić, myślę, koniecznie. Znaczy, w sensie trzeba być zastrzelić go dużo. Ale czasu coraz mniej. Więc tak. Z jakiegoś powodu chłopacy odbili Grunwald, a nie ławice, co im tak naprawdę nic nie daje. Zbliżamy się do Krautenfera, czyli do granicy z Burczynem i za tą granicą będę mógł zacząć jeść. Mój super szybki obiad odbijający Burczyn. Dobra, ruszyć się z Krautenfera, więc mogę zacząć jeść. Pięć minut. Jedzenie, będzie obiad. Centralnie pod tobą. Jest dobrze, na wagę, bez kolejki. Obiadek. Drodzy Państwo, 17:25. Obiadek na ławicy w Kingcrossie. Dwa obiady w 15 minut. Ja ważne, że dzielnice zaliczone. Mamy to. Wzięli łopaki właśnie ławicę. My zaraz weźmiemy Burczyn. No i szykuje się, kurde, akcja, nie? Dobra, do końca pozostała niespełna godzina. A jedziemy teraz obiedy 93, później 800 ileś. Na Strzeszyn zdobywamy budowę, mamy 7. Tak. Jest też taka kwestia, że chyba teraz się cieszymy, jak działa to strzelanie, że można odzyskiwać od razu. Dlatego, tak, że musimy być cały czas gotowi na atak i po prostu skontrujemy, odbierzemy te dzielnice, które nam zabrali. Czekaj, sołacz? Zanim to biorę, co to jest sołacz? Sołacz... A, dobra. Dobra. No spokojnie, nie opłacę. Sołacz jest takie miejsce, że nam nie przeszkadza. Dobra. Ale przeszkadza czapa. Bardzo dobrze. Niech walczą. Ostatnia godzina. Wygramy. Wygrywamy. Musimy rozumieć lokalizację, nie mamy ich lokalizacji, nie wiemy, gdzie są. Ale dobra, damy radę. Wymyślimy. Ostatnia godzina. Tu jest trochę pusty, jesteśmy w autobusie 182, który odjeżdża ponad co 4 minuty. Mamy nadzieję, bo on jedzie trasą, która mniej więcej się przetnie z tym, gdzie są chłopaki zieloni. W ogóle zawirowania gigantyczne się właśnie wywiązały w ostatnich minutach, w których można było jeść obiad. Więc teraz po prostu trzeba ich dogonić i każdego jak można postrzelać. Żona zielona wygląda, jakby szła piechotą drogą, którą podjedzie nasz autobus, co jest super. Nie jedzie chyba, że chociaż? No jak nie? No widziałem na mapie, że nasz ten jedzie. Ale no to oni mogą wsiąść w coś. No, mogą w coś wsiąść. Nawet w drugą stronę, więc trzeba pilnować ich lokalizacji i muszą update'ować na bieżąco. Ale wygląda, jakby szli. Może na przystanek. Chłopacy tepnęli się na ogrody. Nasz autobus przejeżdża mniej więcej przez ogrody, ale dalej jest to taki trochę słaby pościg. Ale może jak będą musieli długo czekać albo wybiorą akurat zły kierunek, to ktoś ich powali. Okej, okay. Generalnie zjedliśmy obiad i musieliśmy trochę się przegrupować i ogarnąć rzeczy, ponieważ zostaliśmy posiekani jak Rzeczpospolita. Mamy już teraz tylko 4 dzielnice, ponieważ zabrano nam Burczyn i Grunwald, które są tak kluczowe nasze. Ale teraz już chyba tylko sens ich gonić. No to jest teraz jedyna rzecz, którą możemy robić. Generalnie Wojtek jest na Dąbrowskiego, czy Dąbrowskiego? To jest Wojtek. W ogóle przez przypadek udostępniłam lokalizację Frankowi, jak tak mieliśmy w takim zamęcie i to było bez sensu. Tak, a Franek goni Wojtka, Ignacego. W związku z tym jedziemy tam do nich, ponieważ oni nie mają naszej lokalizacji, mamy najmniej dzielnic. Czekamy, aż oni się postrzelają i w momencie, kiedy będą to mieli cooldown, po prostu próbujemy trafić ich obojga. I to jest jedyna nasza nadzieja, żeby wygrać tą grę. Więc tak, to robimy. Plan jest taki, że czekamy teraz na 6-4 nad Wierzbakiem. Powinien pojawić się rada chwila za parę minut. I potem z Dąbrowskiego w tramwaj. Więc tak, no to trzymajcie się. Pojedziemy 169 na Caponierę. Minęliśmy jeden przystanek, więc musimy się cofnąć, ale mamy chyba 7 minut na to, żeby dojść. Może styknie, może nam się uda ich zastrzelić. To już są ostatnie minuty, ale... No, właściwie 45 minut. Jakaś tam szansa jest. Oni raczej pojechali 18. Nie wiadomo, gdzie z niej wysiądą. Wygląda na to, że zostali na ogrodach, ale decyzja nasza raczej nie była zła.
Teraz jedziemy autobusem przez Caponierę, ale może wysiądziemy wcześniej i się przesiądziemy na coś, co nas zaprowadzi na ogrody. Jakbyśmy pojechali tam, to byśmy już nie dogonili, jakby siedzieli w tramwaj, tak jak siedzieli. No, no, no. I zresztą. Tak, ale to nie o to chodzi. Ale dziękujemy. Chłopacy jeszcze się nie ruszyli, więc wysiadamy na najbliższym przystanku. Nie ruszyli się. Proszę? Nie ruszyli się. Nie ruszyli. Ruszyli się. Ruszyli się? No. Okej, ruszyli się, to jedziemy dalej. Ale ruszyli się lekko, inaczej się ruszyli. Tramwaj wsiadł. Jak ja jeżdżę teraz? To nie była 7. 7 jechała ostatnia, nie? No. Co jechało? Patrzymy. Już patrzę. My sobie autobus do Strzeszyna. Nie ma za bardzo strzelać, bo to dużo ryzyko. W sensie strzelamy, ale nie pierwsi. Jak oni do nas strzelą, to my kontrujemy i mówimy, że zabieramy to, co oni nam wzięli. Tak. To jeszcze Strzeszynek, ale to w sumie jest opcjonalne, bo i tak wygrywamy. I nikomu, nikt nie jest w stanie przyciągnąć Strzeszynka i wygrać, tak. To jest takie próżność. Próżność może nas zgubić, to że chcemy mieć te 7, ale... Ja wolę nie ryzykować, że się pojawią jakieś tam linie i przez kilka metrów granicy dzielnicy i się okaże, że... że jeszcze coś tam złapią. Ale złapiemy ten strzeszynek i może uda nam się nie zostać rozstrzelanym. Wygląda na to, że pojechali na strzeszynek, na ognisko potramlagowe. Gdybyśmy zostali w naszym wcześniejszym autobusie, to... myślę, że byśmy ich raczej złapali. A zobacz, dobrze, że się ruszyli, bo myśleliśmy, że się ruszyli tak bardziej, a oni się po prostu do krzaków ruszyli. No, przez to, że się lekko... Tam właściwie jest ten przystanek pewnie, z którego jechali. I gdyby nie to, gdybym spojrzał dalej w rozkład, że tam za ileś minut jedzie na Strzeszynek, to bym stwierdził, że ewidentnie na to czekają. I wtedy byśmy zostali w autobusie i byśmy ich pewnie dogonili na tych ogrodach. Było do zauważenia, że czekałem na autobus. No, liczymy jeszcze na drużynę niebieską, że spróbuję ich dogonić, to prawdopodobnie też się ona kieruje na Strzeszynek. O 17.30 mieli na to łatwo, a nie na górce. No, więc jeżeli oni się stamtąd wybiorą, to jest nawet szansa, że będą tam przed nimi i na samym końcu zdążą ich strzelić. Musimy tylko sprawdzić, kiedy oni wysiadają na tym Strzeszynku. Jeżeli niebiescy zastrzelą zielonych, to my wygramy tak po prostu losowo, więc trzymajcie to na kciuki. Oni są tu, na rynku Jeżyckim. Tak. Na rynku Jeżyckim. No. Spokojnie, dorwiemy ich. Jeżeli oni będą jechać dalej na ten, na Strzeszyn, to możemy ich dorwać tutaj na moście. I spokojnie to zrobimy. Jeżeli jadą 6-4, to w takim razie spotkamy tutaj, na tym moście. Jeżeli niebiescy są na ogrodach i stwierdzili tak jak my, że gra się już właściwie skończyła, mogą się nie spodziewać, że podejdziemy ich zastrzelić. A nawet jeśli się tego spodziewają, to jest szansa, że my z tej bitwy wyjdziemy na plus. Odbierzemy im sałacz i wygramy. Jest to jak najbardziej opcja. Dobra, wysiedliśmy na starym Strzeszynie. Oni mogą gdzieś tu się jeszcze kręcić. Więc ostrożnie, bardzo uważnie. No i ta przyrodnicza można zgubić. Wygrywamy, ale musimy koniecznie jeszcze ten jedną drugą dzielnicę. Zobaczmy, czy możemy. To jest taka kwestia, że jak oni zaatakują, my musimy po prostu zdążyć skontrować i zabieramy z powrotem to, co oni nam wzięli. Tak. Spokojnie. Szybki marsz, bez biegania. Ja sprawdzę jeszcze pociągi, może przejechali pociągiem. Nie mówią, gdzie są, czyli się boją. I to znaczy też, że są na ogrodach, bo... Z żadnego innego miejsca byśmy nie dojechali. Więc tutaj czekamy szybko przez Polnę i coś nie pojedzie szybciej, ale... Dwójka jest za... Za ile? Za 4 minuty. To tak. Dobra, to teraz w sensie, ponieważ Rego za bardzo nie wie, jak gdzieś ze Strzyna nie wie, jak jedzie się na Strzyna. Z czym można jechać właśnie z tego wiaduktu na Niestakowskiej? No nie jesteś ze Strzyna. Można jechać z tego wiaduktu na Niestakowskiej, przydając się... 6-4 albo 164 albo 195, lepiej na 195. Mamy ułameczek szansy, że ich tu znajdziemy. Mamy ułameczek szansy, że właśnie Franek
wybierze tą drogę i przejedzie tym samym autobusem, co my przyjechaliśmy na ten przystanek tutaj, Wojska Polskiego, ale o godzinie 18.27, czyli będą 3 minuty przed zakończeniem gry. I w tym momencie możemy ich trafić i odzyskać nasz Górczyn. Więc tak, idziemy po to. Gdzie on jest? W sensie, czekaj, gdzie jest Franek? Co, on się zatrzymał? Nie, wydaje mi się, że oni będą jechać na Strzeszyn, bo generalnie kończy się po tramlaku jest ognisko nad Strzeszynkiem. Ale nie wiadomo, jak to się zakończy. Możemy poczekać te 15 minut i zobaczyć, co się nie będzie działo. Okej. Okay. Ostatni pociąg był tu 18 minut temu. Teoretycznie mogli nim pojechać. To jest niepokojące. O! Zobaczmy, jak będzie Homel. Gdzieś tą ścieżką. Żeby nas tylko nie wyskoczyli gdzieś. Skądś. Mamy 10 minut spacerkiem. 15 minut do końca gry. Zdążymy, ale jakby nikt nie z tego strzelanina. Będzie blisko. Tak, trzeba będzie bardzo dobrze strzelać z kombatem. Podjeżdża dwójka. My się schowamy, jest 18.17, czyli zostało tak z 12 minut, żebyśmy ich zastrzelili. Wiem, że ktokolwiek to teraz będzie montował, jedny prostu za ilość materiału, ale Franek boi się, że zaraz na mnie wyskoczysz, paskuda ty. Musimy uważać, bo jest szansa, że będą chcieli się z nami bić. Albo, że będzie trzystronny remis. Jeśli myślę. Sołacz na Górczyn zamiana. To jedne. No. A wtedy Górczyn nie mają najwyższe? Oni mają 8 wtedy czy 7? No 7. Dobra, no bo to. Bo oni zjedli Grunwald, o tak. Nie, ale oni potem odjedli Grunwald. Nie. Nie wiem, dobra. To się zieloni zjedli. Trzeba się rozglądać. Zieloni zjedli Grunwald. Nie strzelamy pierwsi. Nie strzelamy pierwsi. Nie strzelamy pierwsi, bo to się źle skończy. Staramy się low profile. Co prawda mają naszą lokalizację. Nie wiem, jak często ona się update'uje. Znaczy, biegamy ich szukając. Jest dobra szansa, że schowali się w jednym z pomieszczeń, nie? Dobra, wiesz co, szybko, bo zostało 10 minut, nie? Cztery małych ruchu spoko z kryptami. Pewnie czekają w celu do mrem. Zapewne, no. A jeśli czekają, to przed nami? To oznacza, że nie zdobędzie wyszedł mi zimny, to oznacza, okay. Że... Mogą w tym momencie być pod tym budomelem i nie robić celowo challenge'u. Żeby to zrobić. Tutaj, teraz to. Nie mogłeś być na kotowie, paskuda? Cześć, już nie jesteś. No, tak, żeby nas zrobić, żebyśmy myśleli, że jeszcze mamy szansę. No i tam hops. Ale... Trzeba się rozglądać, oczy dookoła głowy. Mogą tu być gdziekolwiek. Jeżeli ich strzelimy, to jest generalnie wielki sukces. Czas jest 18 po to. Jeszcze zdążymy. Jakie jest to konkretnie wydanie z tym budomelem? Co? Jakie jest konkretnie wydanie z tym budomelem? Zdjęcie pod, czy...? Tak. Okej. Okay. Mają być pod budomelem. Mogą być w dosłownie jakimkolwiek zamkniętym pomieszczeniu, schowani od nas. Myślisz, że ich nie ma w ogóle na ogrodach? Nie wiem, no. Innej opcji nie mamy. Jak ich szukać? Chowamy się w krzakach. Dużo nie da, ale... Znaczy, ale... A nóż będą. Czekamy na 193, w którym generalnie powinien przyjechać. Może przyjechać. Mamy ułamkową szansę, że przyjedzie. Że tak, że może przyjechać nimi Franek. A, to jest płot. Przesiedź jako pod, jakby to jeszcze może. W sensie wpisałem budomet, pokazało, że tutaj jest budomet. Chodź tu, chodź w kadr. No bliżej ewidentnie nie wolno podchodzić, bo jest plac budowy. Tutaj wszystkie wejścia pewnie są tak zamknięte. Bunkrujemy się tutaj, czy...? Boję się trochę kleszczy. Prawda, wytuptujemy stąd. Gdzie się mogli schować? A może dopiero dojeżdżają tą osiemnastką? No jest to nieprawdopodobne, ale... No też ich nie widzę. Wszystko jest możliwe.
Nie wiemy nawet, czy to nam da zwycięstwo, bo już chyba po prostu Wojtek z Ignacy mają i tak dłuższą linię, ale będzie śmiesznie przynajmniej, więc tak. No, dla śpiączki. W sumie no i uciekać nawet... Czekaj, nie sprawdzaj już, bo mamy 2 minuty, naprawdę. No to sprawdzę, to właśnie. Nawet mogę rzucić, oni nie są w ogóle, oni gdzieś indziej jadą. Gdzie jadą? Oni tu nie przyjadą, no. Gdzie oni jadą? No tu są, na ogrodach. Co? No. Oni przez wolę chcą się dostać na ten Szczeszyn? Nie, no, dobra. Oni są na pętli ogrodu. To nie wiem co zrobić. Dobra, to w sumie zaraz można jechać. Jeżeli oni są na pętli ogrodu, to w sumie... Nie, są na pętli ogrodu. Ja patrzę w tamtą, ty patrzysz w tamtą. Jedzam ten środek. Pewnie nie w tych krzakach. Nie wiem też, czemu nie chcą w nas strzelać. Wygraliby. Może ich tu po prostu nie ma. 30! 30! Zwyciężyliśmy! Dobra, piszę. Sława celebracyjna! Au! Headshot. Nie wietanie, nie wietanie. Dobra, zachowajmy się. Fido. Tak się wygrywa drugi sezon Tramlaga. Dziękuję bardzo. Ale nie, bo tu jest muzyka, to nie stygnie. Damy. Narrator. Dziękuję za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobało. Mamy w planach Tramlaga jesiennego, więc jeśli chcecie go zobaczyć od razu jak wyjdzie, to zostawcie subskrypcję i dzwonek. Może usta się zgrają, może nie, to nie ma żadnego znaczenia już, przecież ujęcie spod panoramy zostało wrzucone, było wygenerowane przez AI, bo tutaj dwa asy zapomniały je w ogóle nagrać. I ci co się schowali, to biegli. Ale rozumiem, to był telefon. No, więc... Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, że obiad Ignacego i Wojtka był legitny. Zresztą, czy mój Mikołaja był legitny. Możecie też podzielić się własnymi strategiami i innymi decyzjami, które byście podjęli w pozycji której stróż. Jeszcze raz dziękujemy za oglądanie.